Siema ziomble, słuchajcie, jak wiadomo kupiliśmy sobie drugiego takiego polnego upierdalakę. To jest 180 w czterosuwie, już ją testowaliśmy, tak można powiedzieć mniej więcej, bo opala na wiertarę, bo kręci rozrusznik, ale na niego zbytnio nie chce odpalać. Z kopnikiem wyszło tak wszystko, że pokrywa pękła, kopnąłem 3 razy, no i stało się, co się stało. I zobaczcie, co się stało. Dzisiaj będzie taki mieszany vlog. Teraz sobie pojeździmy na mieście, połowę następną sobie porobimy tego żwira troszkę. Zamówiliśmy wszystkie części, które będą nam potrzebne do tego, żeby ten skuter jeździł. Sioroboro, sioroboro. Trzy już tu są. Dwóch jeszcze nie ogarnęliśmy. Jeden rupiec stoi. Z tego nic nie będzie, on idzie na dawcę. Pokaż, co masz w zakupach. To jest pani. Miałem Redrika z centrum. Temat jest taki, że mamy do paznokci. Nie mamy do paznokci. Nie dokupili tu kolejnego trupa. To pan na ten genialny pomysł. Prezes mi każe szukać eweju. Jest to 4 osób, prawdopodobnie 80. Tu jest zakalane wszystko i jak się kopie kopnikiem, to albo coś blokuje, albo nie zazębia. Nie. Temat jest taki, żeby to przeciąć sipierką i próbować jakoś... Myślałem, że ładnie fajnie to zrobił. On to ruszał i to tam nie. To jest cewka. Wygląda jak cewka, a to też jest cewka. Sportowy skuter ma dwie cewki. No misja będzie znaleźć tutaj kable od rozrusznika. A few moments later. Działa czy nie działa? No. Nie, ale tak ma taki moment, taki to jakby nie chciał jechać i później power. Paliwo się rozlewa. Tyle paliwa, że się rozlewa. No, jeździ. Kopnik go ogarnąć. Czy nie chcesz zjeżdżać? A ty się równo spoinę kładzie. O! Rabek. Kurwa, na odwrót, ten kopnik coś działa. O, odbija. Słuchajcie, mamy godzinę wczesną rano. Nabyliśmy kolejny skuter, kolejnego gruza. Ten jest póki co w najlepszym stanie. Ten jest póki co w najlepszym stanie z tych wszystkich dwóch, bo odpala na wiertarkę, ale odpala. Standardowo do zrobienia jest kopnik, tak żeby odpalał na kopnik. Rozrusznik kręci, chociaż tyle, ale niestety z rozrusznika nie odpala. Muszę sobie zmierzyć pokrywę. Wczoraj coś poradziliśmy przy tym skuterze z Wiktorem. Nie ogarnęliśmy hamulce dla przedni. Tak, to jest przedni. To jest tylny, oba działają, jest super. No i dobra, mam tu pokrywę z tego rzęcha, tego co kupiliśmy niedawno i tak. Na starcie tu jest trochę nasmarkane na kopniku, ale to nic się nie dzieje, to jeszcze się da przyspawać, szlifować. Tu ma pęknięcie ta pokrywa. Myślę, że to nie ma wpływu na pracę tego, a mi zostaje po prostu zmierzyć tą pokrywę, no i dojść do ładu z nią. Jak ją zmierzę, to będę wiedział, jaka to jest rozmiar, bo chyba czytałem na necie, to wychodzą w 3 wersjach wymiarowych, także trzeba się upewnić przed zamówieniem. Oczywiście też przed zamówieniem trzeba będzie przystąpić do naprawy, takiej naprawy na moją rękę, czyli to się coś uda przyjanuszować. Jak się uda przyjanuszować, to będzie super. Oby wyszło 40 cm, bo to jest to najtańsza wersja. Tak, wychodzi 40, czyli jest to ta najtańsza
wersja tego, więc jeśli chodzi o części zamienne, to nie będziemy mieć problemu jak najmniejszego. Jedyny problem będzie to korek od baku. Ale myślę, że to też się da jakoś załatwić. Dobra, biorę się tą pokrywę. Próbuję coś tu ogarnąć i dam wam znać. A few moments later. Dobra, słuchajcie, mam to, co miałem mieć, czyli nowy półksiężyc. Zapomniałem się spytać o kopnik w ogóle do tego, bo nie wiem, co zrobię teraz. Jak kurde, mam półksiężyc, a nie mam kopnika. Nie wiem, trzeba będzie chyba spawać. Słuchajcie, śmieszna sprawa nastąpiła. Zużyłem ten kopnik tak, jak ma być. Chodzi. Kopnąłem w niego dosłownie trzy razy. Trzy razy w niego kopnąłem. Zobaczcie, co się stało. No fajnie, no. Fajnie. Spróbujemy to naprawić spokojnie. O. Działa. Nie no, bez kitu, tak nie może być, no kurde. Trzeba po prostu nową pokrywę. Ta już była nadpęknięta, ale kopnąłem kilka razy i pękła jeszcze bardziej, więc to na tyle. Ja jestem teraz i tak uwięziony trochę. Przyjechałem motocyklem, a na zewnątrz... No, to burza. Tak szczerze to nie mam pojęcia, co będę robił, ale... No właśnie. Pizgło ładnie. No nie fajnie, ale jakoś będę musiał tutaj to przeczekać. Tomorrow. Tak. Rób miejsce, rób. Nie. Może następnym razem. Więc co, ze skuterem to sytuacja wygląda jak wygląda. Skuter wraca do żywych. Jeśli chcecie więcej odcinków ze skuterem, takich bardziej nie już garażowych, tylko takich już... Z tym skuterem w pełni sprawnym, to zostawcie łapkę w górę, fajny komentarz. Także ja coś tu powieprzyłem, pojeździłem. No i tyle, ja się zwijam do domu, nie no, bo naprawdę tak mi się chce korzystać z toalety.